Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo Natury, Probiotics Polska oraz Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych zaprosiło kilkudziesięciu rolników, sadowników i ogrodników na czwarte spotkanie z cyklu Biologizacja w praktyce rolniczej. Chodzi o te optymalne warunki, tak. Gleby, wszystko tam jest. No to system korzenia wyrywa? Nie, tylko się ogranicza, jeżeli jest woda tu, tak? Tu ten cały zagon jest mokry, więc one sobie idą i szukają, tak? Nie ma problemu. Drugim preparatem, o którym Zbyszek mówi, jest alginin. To jest ciekawostka taka w naszych zasobach od niespełna 2 lat. Staraliśmy się długo, żeby on się stał faktem w naszej ofercie. I to jest z kolei skamieniała alga, 5 milionów lat, obecna tylko na Węgrzech, w rejonie Balatonu. Tym razem spotkanie zorganizowano 20 czerwca 2021 roku we wsi Magierowa Wola koło Warki. Była to wizyta studyjna, czyli pożyteczne mikroorganizmy w sadzie i uprawach owoców miękkich w ekologicznym gospodarstwie Zbigniewa Hajenckiego. Jak to jest tam pewność, że za zastosowanie tego... Nie ma żadnej pewności. A jak ma pan chemię, to jest pewność 100%? Nigdy nie ma pewności. Mhm. Nikt nie daje pewności, żadna firma chemiczna nie da pewności, że 100% nie będzie robaka, tak? Pewnego dnia zrozumiałem, że każdy sobie kiedyś zdegraduje gleby, stosując środki chemiczne i nawozy sztuczne. I dlatego mówię, kurczę, to genialne, tak? Skoro mam wiedzę i mam narzędzia, które będą przywracały tą biologizację tej gleby, mówię, dlaczego z tego nie skorzystać, tak? Więc postanowiłem właśnie, że też będę miał takie organizacje centrum jak inni. No i osiągnąłem to po prostu. I rzeczywiście, uczestnicy wizyty studyjnej w tym dobrze zorganizowanym gospodarstwie mogli poznać sukcesy z wykorzystania mikroorganizmów w uprawach truskawki i maliny oraz gruszy, jabłoni i czereśni. Ekologiczne gospodarstwo właśnie powinno mieć tą bioróżnorodność, tak, moim zdaniem, bo tak w moim przypadku przynajmniej, tak, daje mi to takie ciągłe dostawy do sklepów różnego towaru, nie monotonia, czyli samo jabłko, tylko i to, i tamto, czyli jednym kursem wożę wiele produktów, tak naprawdę, do sklepów ekologicznych, bo badania pokazały, że ta gruszka ekologiczna ma więcej wartości odżywczych niż konwencjonalna trzykrotnie. Czyli moją zjadamy jedną, a konwencjonalną musimy zjeść 2, 3, żeby dostarczyć do swojego organizmu te same wartości odżywczych. Więc moim zdaniem klient, jeżeli by patrzył wartościami odżywczymi, byłby bardziej skłonny kupić żywność ekologiczną z tego względu, że wyszłoby go taniej. Lepszy efekt jest przerwania przesadzania w kwiatki. Obrywamy po jednym kwiatku, zostawiamy. Jesteśmy w gospodarstwie, które można powiedzieć konkuruje z gospodarstwami konwencjonalnymi, bijąc rekordy ilościowe i bijąc rekordy jakościowe, które są niedostępne dla gospodarstw schemizowanych. Nie czas tu przekonywać już, że gospodarstwo schemizowane nigdy nie osiągnie jakościowego plonu. Osiągnie do jakiegoś pułapu tylko plon, który powiedzmy nie będzie czynił krzywdy konsumentowi, ale nie ma mowy o bioaktywności tego plonu, nie ma mowy o polifenolach w odpowiedniej ilości, czyli mówimy o czymś, co konsumujemy, ale nie powiedziałbym, że to jest zdrowa żywność, wysokiej jakości żywność, a już na pewno bym nie powiedział, że to jest żywność przyszłościowego rolnictwa. Czyli my potrzebujemy określonego wstrząsu i radykalnych zmian. Czasami się mówi, że wszystko musi być ewolucyjnie zmieniane, ale są momenty w życiu, gdzie musi nastąpić rewolucja, bo ewolucja to powoduje często ociąganie się i ciągłą wiarę, że jednak nadal będę miał zasób środków chemicznych, nadal będzie wszystko po staremu, bo przecież trzeba w jakiś sposób uprawiać. Dzisiaj jest tak dużo już dobrych przykładów gospodarzy z probiotechnologią, że warto jechać od gospodarstwa do gospodarstwa i weryfikować, czy to, co na przykład mówimy, czy to, co mówi Zbyszek, to jest prawdziwe, czy nie. Każdy tu może przyjechać, wziąć do ręki truskawkę, zobaczyć, jak ona smakuje, jaka ona jest, jak wyglądają te rośliny. I co ciekawe, uczestnicy spotkania w Magierowej Woli jako ważne i potrzebne uznali zarówno spotkanie w sadzie i na owocowej plantacji, jak i krótką teoretyczną prezentację poświęconą zdrowej ziemi, mikroorganizmom i zdrowej żywności, przedstawioną przez Sławomira Gacka, prezesa zarządu Probiotics Polska.
Preparaty powstają w procesie fermentacji. Czy jeżeli sfermentujecie cokolwiek, kapustę, ogórek, buraczka, nie wiem, pietruszkę, marchewkę, to czy uzyskacie trującą rzecz, jak dobrze sfermentujecie? Wino, piwo i tak dalej? Czy jest możliwe uzyskać coś trującego, nie uzyskać nigdy? Jak dobrze sfermentujesz, bo produktami fermentacji są substancje odżywcze. Zawsze substancje odżywcze, a efektami gnicia są toksyny. Zawsze substancje z toksynami. Więc nie jest żadną filozofią powiedzieć, że jeżeli gdzieś coś gnije, to znaczy tam jest problem. Ale jeżeli gdzieś coś fermentuje, tam nie może być problemu. To są naprawdę zero-jedynkowe układy. Nie 0-0, nie różowe, nie blado-czerwone. Nie, to są zero-jedynkowe. Gnije, nie gnije. Fermentuje, nie fermentuje. Fermentuje, musi służyć. Przefermentowany wyrób daje wartości odżywcze. Nie ma GMO, wszystko bezpieczne, nie ma kombinacji z żadnych. Jakie korzyści? Eliminacja pleśni, rozkład toksyn, eliminacja gnicia, wypieranie patogennej mikroflory, regeneracja systemu, ekosystemu, bezpieczeństwo biologiczne dla zdrowia ludzi i środowiska. Proszę to zobaczyć teraz jako podwozie gospodarstwa. Podwozie. A co ma być nadwoziem? Ano substancje odżywcze, nawozy organiczne, komposty, alginity, kwasy humusowe, algi i tak dalej. Rozumiemy się? To jest podwozie, to jest konstrukcja podwozia. Dlaczego? Podwozie ma być stabilne, muszą być uregulowane relacje. Nie żebym ja szukał tych relacji dopiero. One muszą być uregulowane. Wtedy zaczynam stosować wszystko, co rzeczywiście będzie wykorzystane przez rośliny. I to jest cała filozofia probiotechnologii. Tutaj naprawdę można na co dzień zobaczyć w naturze i w praktyce, jak to się odbywa. Podpatrzył pan tu coś dla siebie już? No być może jakiś pomysł na... A GMO pan stosuje? Stosuję od dawna. Tak? Jaki efekt? Bardzo dobry, bardzo pozytywna rzecz i namawiam wszystkich do stosowania. Jestem tutaj po raz kolejny, z tym, że z dosyć taką sporą przerwą, bo ostatnio na takim spotkaniu byłem chyba 4-5 lat temu i to jest dla mnie takie odnowienie informacji, takie jakby odświeżenie tego, co kiedyś wiedziałem, a co gdzieś troszeczkę zaugorzyłem w życiu, to mi jest potrzebne. Choć z mikroorganizmami jestem na bieżąco na co dzień. Wiele rzeczy przekazujemy sobie teoretycznie. Tutaj natomiast możemy zobaczyć w praktyce, jak to wygląda, jak ci rolnicy stosują, jakie z tego mają przede wszystkim korzyści dla siebie finansowe oraz dla zdrowia. Bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w takiej wizycie. Nawet jeżeli ten pan, który tutaj nas przyjął, nie posiada borówki amerykańskiej, bo raz, wzmacniamy się w tym wszystkim, co robimy, widzimy efekty tego, co ten pan robi i to nas umacnia na tej drodze. To spotkanie pokazało, że ekologia jest nie tylko zdrowa, ale i opłacalna. To korzyści dla konsumenta, rolnika i środowiska. A wizyta studyjna, połączenie wiedzy, doświadczenia i praktyki to świetna forma zdobywania nowych kompetencji. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu Biologizacja w praktyce rolniczej.